Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest poniedziałek, 19 października. Jakiś czas temu minęło w 9:30, jesteśmy na żywo. +507 964 253 507 964 253. Może zacznijmy jakimś takim miłym akcentem ten tydzień. W Polsce jest takie powiedzenie: czeski film, nikt nic nie wie. Akurat ten film, który chciałbym bardzo Państwu pokazać za chwilę, temu powiedzeniu przeczy. Tutaj, tak jak mówił klasyk, ten, któremu głowa się psuła od góry, wszyscy wszystko wiedzą. O czym jest ten film? Ten film jest o tym, jak Malaczowa rzekła Babiszowi, że je debil. Jakie jest streszczenie poprzednich odcinków? Minister Jana Malaczowa w czeskim rządzie kieruje resortem pracy, polityki społecznej, reprezentuje współtworzącą ten rząd partię czeskich socjaldemokratów. Po zakończonym wywiadzie, którego udzielała czeskiej telewizji, minister Malaczowa była przekonana, że kamera i mikrofon są już wyłączone i powiedziała kilka słów, tak szczerze, tak od siebie. Powiedziała: mamy burdel, który zrobił Babisz. Babisz to jest premier. A teraz wszyscy musimy to zlizywać. To debil, przepraszam. No, a jak to brzmiało w oryginale? Oryginalna ścieżka dźwiękowa, akurat w przypadku tego filmu, a jest to fajne kino, polecam. No, to jest coś zupełnie wyjątkowego. Bardzo proszę. Z tym serialem to jest tak, że nie wiadomo, czy będą kolejne odcinki. Trzymam rękę na pulsie, jakby co, i na pewno Państwu pokażemy, jakby były jakieś następne. Czyli tak, w Czechach burdel, premier to debil. Tymczasem, proszę Państwa, u nas w Polsce pierwszą decyzją kadrową profesora Przemysława Czarnka, nowego ministra edukacji i nauki, było odwołanie dyrektor departamentu Aliny Sarneckiej, odpowiedzialnej między innymi za podstawy programowe i treści zawarte w podręcznikach. Jak napisali na portalu W Polityce, nazwisko Aliny Sarneckiej wielokrotnie pojawiało się w kontekście kontrowersyjnych treści w podręcznikach i programach nauczania. Media informowały, że w jednym z podręczników do nauki języka francuskiego wykryto aż 600 błędów. W ministerstwie mówiło się też od dawna, że resort niedostatecznie walczy z niebezpiecznymi treściami znajdującymi się w programach nauczania. Szczególnie kontrowersyjne były treści lewackie oraz te, które są kojarzone z ideologią LGBT. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek rozpoczął swoje urzędowanie od ważnego gestu, od złożenia hołdu i kwiatów pod tablicą upamiętniającą przesłuchiwanych i zamordowanych przy Alei Szucha w Warszawie. Sympatyczna posłanka Szojring Wielgus. Moje psy ją uwielbiają. Na sam dźwięk tego nazwiska już się cieszą. Zareagowała na dzisiejsze odebranie nominacji przez pana ministra Czarnka takim oto wpisem na Facebooku. Tak, a propos tego, co się dzieje w Czechach. Homofob, mizogin, nacjonalista, skrajny konserwatysta został szefem nowego superresortu edukacji i szkolnictwa wyższego. Facet, który otwarcie sprzeciwia się równouprawnieniu kobiet, najchętniej zagoniłby je do garów i rodzenia dzieci. Facet, który osoby homoseksualne nazywa nienormalnymi. Facet, który pozwala sobie publicznie na zachowania cyniczne, chamskie i prostackie. Dla mnie, jako polityczki, jest to pogwałcenie standardów kultury politycznej i zasad demokracji. Jako Polka widzę w tym katastrofę na miarę całego społeczeństwa, bo jeśli ktoś od wielu lat konsekwentnie rujnuje polską edukację i stawia na jej czele ludzi politycznie i moralnie skompromitowanych, to oznacza, że nasze państwo ma gdzieś to, czy będziemy narodem mądrym, czy głupim. Przyznała się też pani posłanka Szojring-Wielgus do tego, że nie panuje nad emocjami i chce jej się ze złości krzyczeć. Dlaczego? Bo Czarnek, Kaczyński i ten cały przeklęty rząd gotuje nam wszystkim, a młodym w szczególności, piekło życia w kraju zacofanym, wewnętrznie skłóconym i z instytucjami państwa, które znaczą tylko tyle, ile jest wart interes jednego czy drugiego
takiego politycznego bandyty. Czeska wersja wydaje mi się jakaś taka bardziej ludzka. Pan Roman z Wrocławia. Kłaniam się, panie Romanie. Dobry wieczór. Nie ma Wrocławia. Był, ale nie mam. Halo? Kłaniam się, panie Romanie. Słucham pana. No ja chciałem odnośnie do wymiaru sprawiedliwości tak zwanego u nas. No, ja w sprawie tego wymiaru sprawiedliwości takiego, wie pan, u nas, to przecież jest mafia, to jest cholerna mafia, to że pana jeszcze coś do tego doda. Adamowicz, ten co dostał kosę pod żebra, to by on nie zginął, gdyby sąd go skazał, on by siedział w tym czasie. A tak to dostał kosę, wie pan, poczęstowali go, bo jak zobaczyli, że ten wymiar sprawiedliwości tak działa, no to facet się wkurzył, proszę pana, za te jego przekręty i go poczęstował lekko. Także tutaj, wie pan, z tym wymiarem ich sprawiedliwości, z tym wszystkim, to ja już mówiłem, zrobić ławę przysięgłych, a to rozwalić w cholerę i nie patrzeć na Unię, bo ta Unia cały czas będzie przeciwko Polsce i Polakom. Rząd został wybrany przez większość, a nie przez dziadostwo, proszę pana, które tych zdrajców, którzy siedzą teraz w Unii i przeciwko Polsce głosują. To jest właśnie dziadostwo. Takie Millery, te Cimoszewicze, to stara kadra. A kto ich tam wciągnął? W tą bandę tam do tej Unii? Przecież Schetyna. Przecież to za niego. On tak im załatwił, że proszę pana weszli do Unii. I mamy takie, wie pan, dopóki ten Hołotę się nie rozwali, tą mafię sądownicą, to nic z tego nie będzie, wie pan. Jak oni się chcą zajmować polityką, to niech rzucą te togi i się zajmują polityką. Może ktoś ich wybierze, tych debili. Bo to wie pan, a oni się w politykę bawią. Chodzą, proszę pana, po ulicy, wiece robią. To jest, oni mają być, mówią konstytucja, a sami łamią. I tą przysięgę, którą składali, i proszę pana, konstytucję łamią. To niech rząd złamie konstytucję i za mordę powyrzuca, za przeproszeniem, tych, co proszę pana, łażą i krzyczą konstytucja. Bo oni mają być apolityczni, a nie ta Hołota, proszę pana, ubierze w togę i robią sobie tak samo jak za tego Ćwiękalskiego. Chłopak 18 lat przesiedział niewinnie. Dopiero ten minister Ziobro go jakoś wyciągnął z tego interesu. A teraz Ćwiękalski, proszę pana, jego adwokatem jest. On go broni, który go wtedy wsadził. Mógł sprawdzić, proszę pana, a nie takie numery, jak oni odpierdzielają za przeproszeniem, za wyrażenie. To jest właśnie Hołota. I jeszcze raz mówię, gdy nie rozwalą, to... Kto im dał, proszę pana, kto im dał te immunitety? Po co im te immunitety, niech mi pan powie? Bo ja tego nie rozumiem, wie pan. I nie rozumiem jeszcze jednej sprawy, że za kaucję. Kaucja, no proszę pana, kaucja. Za komuny nawet nie było kaucji, tylko był wyrok. Zawieszenie, obojętnie jakie, ale był wyrok, nie było kaucji. A tu zbierze się trzech tępaków, proszę pana, i wymiar sprawiedliwości wielki to jest. Jak chcą, niech zrobi się, proszę pana, referendum i rozwali to dziadostwo, będzie święty spokój. Niech ludzie głosują, a nie jakiś paru debili, proszę pana, w togach chodzą po ulicach i krzyczą konstytucja, którą ją sami łamią. No tyle mam do powiedzenia, się w końcu wnerwiłem na tą Hołotę, bo wie pan, inaczej tego nie idzie nazwać. Dziadostwo, jeszcze raz dziadostwo. Ja mam taką... Wszystkiego najlepszego, panie Jacku. Zdrowia życzę. Kłaniam się, tak. Zdrowie się nam wszystkim przyda. Dziękuję uprzejmie. Ja mam taką serdeczną prośbę do pana, panie Romanie, do wszystkich państwa. Ja nawet to do siebie powiem, tak. Żeby jednak w tym naszym wzajemnym komunikowaniu się było więcej wdzięku i estetyki starszych panów, kabaretu starszych panów, a mniej Gretkowskiej, bo tak jakoś
będzie przyjemniej, tak mi się wydaje. Więc to takie powiedzenie, że tam sprzedał kosę i tak dalej. To... I może nie w ten sposób ze sobą rozmawiajmy. Proszę Państwa, skoro już jesteśmy przy takich tematach sądowo-prawniczych, Aleksander K., ksywa portatywny, jak ktoś nie wie, co to znaczy, to musi sprawdzić w słowniku wyrazów obcych, bohater naszych czasów. 31-letni syn Ryszarda Krause, biznesmena, który pobił operatora TVP, na pewno Państwo o tym słyszeli, nie trafił do aresztu i podejrzewam, że pan Roman też jakoś do tego nawiązywał. Jak skomentował zachowanie tego swojego syna Ryszard Krause? Powiedział tak: nie będę go usprawiedliwiał, nie chcę Państwa denerwować, spokojnie, nie będę go usprawiedliwiał, bronił troszkę honoru ojca i rodziny, tam go lekko przesunął, to mowa o tym, co zrobił ten syn, tam go lekko przesunął, prawda, ale to nie tak, żeby go pobił. Nie wiem, dowiem się szczegółów. Jest to bardzo mocno rozdmuchane i myślę, że niepotrzebnie, emocjami rozdmuchane. Nobody's perfect, prawda? W emocji i w afekcie można tam coś popełnić, ale na pewno go nie pobił. Jakbyście zobaczyli mojego syna, chodzi o to, że syn, jakbyście zobaczyli mojego syna, to lepiej, żeby w ogóle nie dotykał. Jest duży. Za syna przepraszam wszystkich publicznie oczywiście, bo nie powinien się tak zachowywać, ale trochę wyrozumiałości poproszę. I jak zaznaczył pan Ryszard Krause, procedura w sprawie pobicia trwa i jego syn, cytuję, odcierpi to, co będzie musiał. Czyli mógł zabić, no bo duży jest, a tylko przesunął. Dlatego ja mówię, ksywa portatywny. Aleksander K., ksywa portatywny. Pan Tadeusz z Warszawy. Kłaniam się, panie Tadeuszu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór państwu. Nie chciałbym być tak przesunięty przez tego młodego, krauzego bandziorka. Tuż przed programem rozmawiałem z synem, który mieszka około 30 lat już we Włoszech. Jest romanistą, wykładowcą jest w pewnym sensie i zapytałem go się dzisiaj, co oznacza słowo willa po włosku. Wytłumaczył mi, to nie jest altanka na działce czy coś takiego, domek jakiś tam ogrodowy. To jest, na ogół Włosi nazywają willą duży kawał ziemi i na tej ziemi jest postawiony właśnie to, co my mówimy po polsku willa. To oni tak to uważają. Ponadto powiedział, na działce takiej z tym domkiem letniskowym nie ma basenu. A mówi, tu widać, mówi, że jest basen. To niech ta pani, chociaż jest prawniczką, jego żona Gertycha, to niech nie kłamie. Bo mówi, tam jest olbrzymi kawał ziemi on ma na tej działce. Chciałbym jeszcze się podzielić z panem i z państwem na temat tej właśnie pandemii. Zadzwoniłem dwa dni czy trzy dni temu do lekarza, bo kończą mi się leki. Miałem zapas na 3 miesiące, bo tak biorę. Kończą mi się leki za tydzień. Na nadciśnienie, na prostatę i na jaskrę. Wie pan, po pół godzinie dzwonienia do swojej przychodni powiedziano mi, że wypiszą mi za 3 tygodnie, bo tak są zawaleni pracą. Może ja i nie umrę bez tego, ale mój organizm będzie, jestem po 80, będzie bardziej podatny bez tych leków na właśnie koronawirusa. Codziennie latam po sklepach, ale 2 razy w tygodniu chodzę, żeby uzupełnić zapasy. Jutro się też wybieram na cmentarz na Wólkie, bo tam mój brat spoczywa. Kto jak nie ja pójdę i zapalę mu ten znicz i wiązankę położę. Żona,
rodzina, jak żył, to... Panie Tadeuszu, przepraszam najmocniej, ale o co chodzi z tymi lekami? Przecież wystawianie recept jest w tej chwili elektroniczne, więc nic panu nie trzeba wypisywać. Wstukują to w klawiaturę i tyle. Panu podają tylko numer. Za 3 tygodnie powiedzieli, będę dostanę, bo są zawaleni pracą. A i jeszcze, wie pan, chcę panu powiedzieć, bo oburzony byłem, że mi nie starczy tych leków. Chciałem połączenie z lekarzem. Jesteś 27 w kolejce. A wie pan, oczekiwanie na kolejkę to kosztuje. Z 1,5 godziny musiałbym siedzieć przy słuchawce, przy telefonie, a licznik telefoniczny bije, tak? Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Wszystkiego dobrego. No moje kontakty ze służbą zdrowia, proszę państwa, są takie jak za przeproszeniem żony Wiesława Gomułka czy Edwarda Gierka, Stasi, no. Ja mam same dobre kontakty. Ja dzwonię, jestem obsługiwany bez problemów, nie wiem, no przepraszam. Nie wiem, o czym państwo do mnie, za przeproszeniem, miałem się nie denerwować, tak? Kaman, o co kaman i o czym państwo do mnie rozmawiają, bo to jest tak, że co, że niby mnie tak drukują tę rzeczywistość? Oj, nie powiedziałem o tej autokwarantannie nic. Jarosław Kaczyński udał się na autokwarantannę, tak to określił pan wicerzecznik Radosław Fogiel, no tak napisał na Twitterze. Po informacji o kontakcie w ramach obowiązków służbowych z osobą zarażoną COVID-19, prezes PiS Jarosław Kaczyński zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego udaje się na autokwarantannę do czasu dalszych decyzji sanitarnych. Co to jest autokwarantanna, przepraszam najmocniej? Ja się, nie żebym się czepiał słów, no ta willa włoska to wiadomo, to nora, to wszyscy widzieliśmy, ale autokwarantanna, czy co, on będzie wychodził ze swojego domku na podwórko, wsiadał do syrenki, która jest zaparkowana tam na podjeździe i siedział w tym samochodzie? Autokwarantanna? Nie, czegoś tu nie rozumiem. Ale się autentycznie zdenerwowałem po tym, co pan Tadeusz powiedział. No nic, dobra. Bardzo uprzejmie za dzisiejsze i kłaniam się, pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra. Proszę na siebie uważać.